dwa w dołek strzelecki, kładziemy twarz od góry tak i pochylamy się. Zamykamy do góry, lufa, tak, składamy się, podbezpieczamy i jak gotowy, komenda daj i lecimy. Daj. Dobrze, trafiony. Jesteśmy teraz na treningu strzeleckim organizowanym przez Fundację Marcina Możdżonka. Pełnię tutaj zasobną, że tak powiem, rolę instruktora strzelectwa i pokazuję ludziom, jak bezpiecznie obsługiwać się ze strzelbą i jak strzelać do rzutków trapowych, do rzutka na wprost. Celownik jest taki kolimatorowy, a więc jest czerwony punkcik, sobie zobaczcie, a więc jak w grze komputerowej. Jak mierzę, punkcik jest na celu, naciskam na spust i trafiam. A więc szybkość, prostota obsługi broni i optoelektronika, która nam umożliwia walkę. Z racji tego, że jestem weteranem jednostki specjalnej GROM, a więc biorę udział dosyć często w tego typu eventach. Oczywiście wszędzie jest najważniejszy człowiek i duch i tutaj będąc wśród strzelców czuję się bardzo dobrze, bo to jest środowisko raz, że bardzo, jakby to powiedzieć, zdyscyplinowane, a więc fajnie się pracuje z ludźmi, którzy znają zasady. No a dwa, no bycie wśród wybitnych sportowców, a tym bardziej no Marcin Możdżonek, a więc gwiazda naszej siatkówki, a więc bardzo miło, że mnie zaprosił do współpracy. Pan się nie przychyla do dołu, bo to niepotrzebne. Lufa musi być nacelowana dokładnie szyną na te rzutek, tak? Mhm. Widzi Pani, tak? Tak. Tu jest odbezpieczenie do przodu. Tak. Do przodu. I teraz Pani na komendę powie Pani daj, kolega puści rzutek. Daj. Szkolimy z zasad bezpieczeństwa, to co słyszeliście od Nawala, od Pawła, w jaki sposób bronią się posługiwać, tak, te pierwsze kroki, w jaki sposób celować, w jaki sposób ją ładować, zabezpieczać. Trening strzelecki z Marcinem Możdżonkiem. Nietypowo, tak, siatkarz też strzela. W dzisiejszych czasach uważam, że bardzo ważne jest to, abyśmy zapoznali się z bronią. Zobaczyli, że broń gryzie, że można mieć z tego masę frajdy, zwłaszcza jeżeli rzutek, do którego strzelamy, rozpryskuje się, jeżeli trafiamy w tarczę, jeżeli możemy konkurować ze swoją mamą, tatą, bratem, siostrą, kolegami. Kto będzie miał lepszy wynik w tarczy, kto więcej dziesiątek trafi. Także uważam, że tego typu inicjatywy, mam nadzieję, że tego typu inicjatywy będziemy robić częściej, bo myślę, że one są potrzebne, na pewno są potrzebne i bawiliśmy dzisiaj się doskonale.